Witam Państwa ponownie po przerwie. Wracamy na stadion przy ulicy Konwiktorskiej 6. Po pierwszych trzech kwadransach Polonia prowadzi z KS Omianki 1-0 po golu w 37 minucie Adriana Ligienzy po kapitalnej bramce tego zawodnika. Tak jak powiedziałem wówczas, jak strzelił tą bramę piękną, że gdybym to widział w angielskiej lidze, nie byłbym zdziwiony. Naprawdę to takiej klasy ta bramka należała. To naprawdę super. My podskoczyliśmy tutaj już. Tak, wszyscy chyba są pod wrażeniem tego gola. Nie ma osoby, która przeszłaby obojętnie obok tej bramki Adriana Ligienzy. Za moment pojawią się drużyny. Czas więc przypomnieć wyjściowe składy. Zaczynamy od gości KS Łomianki. W bramce z 12 Michał Wielgus. Dalej w obronie od prawej strony numer 15 Łukasz Kawka. 6 Adam Matuszczak. 23 Daniel Ziomski. Numer 21 Radosław Marcinkowski. Pomocnicy numer 13 Daniel Waniek, 22 Adrian Kubicki, numer 10 Tobiasz Gac, który zastąpił kontuzjowanego Mateusza Kowalskiego, numer 19 Patryk Gac, 8 Oskar Iwan, Sebastian Dąbrowski z numerem 14 na szpicy, trenerem gości jest pan Michał Piros. Polonia Warszawa, a oto wybrańcy Piotra Dziewickiego w bramce z numerem 25 Paweł Błysznowski, dalej w obronie od prawej strony numer 21 Kasper Lachowicz, 26, Piotr Augustyniak, 14, kapitan Aleksander Fogler, 8, Dawid Klepczyński. Pomocnicy numer 7, Adrian Ligenza, 99, Wojciech Antczak, 27, Mariusz Ujek, 17, Dominik Lemanek, numer 44, Mateusz Sołtys i 11 na szpicy, jako ten najbardziej wysunięty, to żądło, Michał Strzałkowski. Jako główny to spotkanie prowadzi arbiter pierwszoligowy, pan Tomasz Kwiatkowski. Na liniach pomagają mu panowie Marcin Lisowski i Filip Sierant. Czarne koszulki, białe spodenki Polonia. Białe koszulki z niebieskimi elementami, czarne spodenki KS Łomianki. I za chwilę druga odsłona tego spotkania od środka. Zacznie zespół KS Łomianki. Muszą teraz ruszyć do ataku. Zawodnicy gości przegrywają, nie mają nic do stracenia. Trzeba powalczyć chociażby o bramkę wyrównującą. Zobaczymy, jaka rozmowa była w szatni teraz po stronie Łomianki, bo po stronie Polonii spokojnie, spokojnie, obrona jest dobra, atak jest super efektywny, czyli skuteczny. Łomianki na pewno mieli o czym rozmawiać w szatni, prawda, więc to zobaczymy, czy będą skutki z tego. Zobaczymy, jakim psychologiem jest pan Michał Piros, a więc 29-letni szkoleniowiec drużyny KS Łomianki. Drugie 45 minut tego meczu przed nami zaczęli. Natychmiast rzucili się do ataku. Szybko jednak Polonia przejęła tę piłkę. Faul w środku pola, będzie rzut wolny. Już faul. Faulowany. Kibice strzykają już tutaj. Czerwony! Faulowany Mariusz Ujek i odrzutu wolnego poloniści. Piotr Augustyniak, nie, jednak Wojciech Antczak. Augustyniak. Do Lachowicza, ten blisko linii bocznej. Ponownie Piotr Augustyniak. Nie kwapią się z podejściem do polonistów zawodnicy KS Łomianki bez większego pressingu jak na razie. Akurat nic, na razie nie. Znowu wyczuwają teraz przeciwnika, będąc na drugiej stronie teraz boisku. Więc zobaczymy, co teraz Polonia Warszawa teraz wymyśli, jaka była ich rozmowa w szatni. Przejmują piłkę zawodnicy KS Łomianki. Długi przerzut na prawe skrzydło. To może być dobra akcja dla drużyny KS Łomianki. Stracił jednak piłkę Oskar Iwan w prosty sposób. Jeszcze ambitnie wywalczył ponownie futbolówkę dla gości. Będzie okazja. Zablokowane to podanie. Jeszcze Iwan. Jest podanie. Uwaga, szansa! Błysznowski! Fantastycznie ta Paweł Błysznowski. Była owocna ta rozmowa, ale też fantastycznie Paweł Błysznowski po raz kolejny udowadnia, iż jest bramkarzem wysokiej klasy. 31-letni golkiper czarnych koszul. Kapitalnie bramkarz Polonii. A młody Iwan miał ładny asyst w tym, więc to... Ta, ładnie, on rozprowadził tę akcję Oskar Iwan. Daniel Waniek. Znowu Łomianki. Długi strzał. Patryk Gac za mocno. Nikogo tam nie ma, do odebrać tą piłkę piękną. No gdyby może Usain Bolt był tam na tym skrzydle, dobiegłby do tej piłki. A słyszałeś o pomyśle, że Usain Bolt ma grać w reprezentacji Jamajki w piłce nożnej? Nie. No jest taki pomysł. Podobno już czeka powołanie na Usaina Bolta. I teraz w ogóle tutaj mówię poważnie, nie żartuję. Wow. Zobaczymy. No to będę w szoku. Są bobsleiści z Jamajki, no to więc Usain Bolt może pograć piłkę. No to bobsleigh zrobili, nie? Tak.
Już wracamy na stadion przy ulicy Konwiktorskiej 6. Ligienza. Piłka do środka. Uwaga, poloniści. Odskoczyła piłka zawodnikowi Polonii. Wrócił do poprzedniej akcji arbiter główny do faulu na Michale Strzałkowskim. No, dyskutowali trochę, ale widać, że grzecznie. No, kibice tutaj muszą dopingować trochę. Uwaga, Mariusz Ujek. Augustyniak z pierwszej piłki niecelnie. Mariusz Ujek ze stoickim spokojem, Sołtys niedokładnie. Trzeba przyznać, iż całkiem odmieniony Mateusz Sołtys od tego, jak grał w spotkaniu z Bugiem Wyszków. Ligienza, Adrian Ligienza. To on zdobył bramkę w tym spotkaniu. Uwaga, Lemanek błyskawicznie się obrócił. Próbował zagrać w kierunku Andrzejczaka. Już ruszają KS Słomianki. Uwaga, Patryk Gac. Patryk Gac. No, gwizdają pole teraz karne, to... Dąbrowski. Według ich to był out już. Ale piłkarze wiedzą o tym, że trzeba grać do gwizdka. Też bym tak grał. Teraz za mocne teraz podanie. Zdecydowanie out. Teraz zdecydowanie. Nikt nie ma wątpliwości, nikt nie gwizdze. I od bramki zacznie Paweł Błesznowski. Krótko, do Lachowicza. Ale zauważ, że jeśli Polonia zawsze krótko rozpoczyna od bramki, próbują budować swoje ataki od formacji defensywnej, a Wielgus chce zawsze daleko, mocno do przodu w angielskim tak, stylu. Tak, tak, tak. Ten bramkarz KS Łomianki przypomina mi się Czecha. Petra Czecha. Petr Czech zawsze też daleko, daleko, daleko. Uwaga. Przepraszam, Michał Wielgus, nie Petr Czech. Wielgus. Oj, i tu, daleko. Daleko, mocno do przodu, w swoim stylu, chciałby się rzec. Walka w środku pola. Mariusz Ujek kapitalnie, widać spore doświadczenie tego piłkarza. Lemanek do Ujka. Mariusz Ujek, zgranie tej piłki. Jeszcze szansa, ależ było blisko. Ależ to było blisko. Mateusz Sołtys i centymetry, centymetry ta jeszcze piłka. Jeszcze w prawo by było i to już. Mija światło bramki. Ładna akcja polonistów. Zabrakło naprawdę niewiele, a podwyższyliby prowadzenie w tym spotkaniu stołeczni. Bo teraz Łomianki, teraz do przodu, to... I Klepczyński kasuje tę akcję. Kasuje. Bez pardon. Rzut. KS Łomianki w natarciu. Uwaga, ładny piłka. Podany. Już w polu karnym. Dąbrowski, Lachowicz na rzut rożny. Nie pozwalają jednak na zbyt wiele zawodnikom rywali. Pewnie powiedział jemu, nie dzisiaj, kochanie. Nie dokładnie, dzisiaj, synie. Dokładnie. Spróbuj następnym razem, zobaczymy. Albo na innym stadionie. Adrian Kubicki, on z rzutu rożnego. Kubicki na bliższy słupek. Wybijają poloniści. Ma piłkę z powrotem. Jeszcze raz Kubicki, zablokowana próba do środkowania. Lachowicz, szansa na błyskawiczną kontrę. Strzałkowski, ładnie się zastawiał. Rosły napastnik Polonii. Lemanek. Podane do swojego. Lachowicz. Naprawdę niewiele zabrakło, aby ta piłka dotarła do polonisty, a ten zabrałby się z futbolówką w kierunku bramki rywali. Kubicki, blisko niego Ligienza, Adrian Kubicki na prawe skrzydło. Łukasz Kawka. Pokazał mu się do gry partner zespołu. Teraz ładna, penetrująca piłka w pole karne. Jednak prosty, techniczny błąd. Ale Łomianki teraz po tej przerwie trochę tam grają troszeczkę lepiej teraz. Jakby bardziej skupione. Z większym rezonem zaczęli te drugie 45 minut. Niby Snickersa sobie zjedli tam we szatni. Tam. Bardziej skupieni. Zdecydowanie. I w piłce nożnej, jak wiadomo, jak jest równa walka, to jest naprawdę mecz nie z tej ziemi.
Dzisiaj może mamy przewagę Polonii Warszawa, ale cały czas też próbują groźnie od czasu do czasu atakować KS Łomianki, chociaż ta defensywa Polonii jest dzisiaj szczelna, kochani, o czym mamy już wielokrotnie jeszcze, mówiliśmy. Mamy 35 minut, żeby zobaczyć, czy Polonia utrzymuje ten 1-0. Dokładnie, tutaj jest sporo czasu, wszystko może się szmat zdarzyć. Czasu, mówiąc kolokwialnie, przed nami. A najgorsze zawsze to są te ostatnie 5 minut w każdej grze, gdzie wszyscy to jest albo wszystko, albo nic. Uwaga, KS Łomianki prawą stroną. Teraz już piłka podnieść środkową. Dobrze głową w obronie Piotra Augustyniak. Sołtys w kierunku Strzałkowskiego. Faulowany zawodnik Polonii, mamy rzut wolny. Ale widać, jak na razie ufają tym, na których postawili dzisiaj od pierwszej minuty obaj trenerzy. Tak. Obyło się bez zmian, oprócz tej jednej w pierwszej połowie wymuszonej kontuzją. Trenerzy są zadowoleni. Tak. Lemanek, moim zdaniem odpychany, nie ma gwizdka arbitra. Lachowicz przy linii końcowej. Od bramki zacznie Wielgus. Ja myślałem, moim że zdaniem, będzie gwizdek teraz. Moim zdaniem był faul na Dominiku Lemanku. Ale jak mówiliśmy wcześniej, to w referee... Tak, arbiter ma zawsze rację. Nie, ja ci poprawiłem też wtedy. Ja powiedziałem nie zawsze rację, ale ostateczne słowo. A. Nie zawsze ma rację. Nie zawsze ma rację. No, kibice Polonii teraz ucichły. Mariusz Ujek. Strzałkowski. Strzałkowski agresywnie, ofiarnie. I mamy aut dla Polonii. Nie najlepsze to wybicie Radosława Marcinkowskiego. Lemanek. Augustyniak do drugiego z pary stoperów Foglera. Już przenoszą ciężar gry na lewą flankę poloniści. Dobry przerzut w kierunku Sołtysa. Faulowany zdaniem arbitra zawodnik Polonii. Szybkie wznowienie. Uwaga, piłka już w pole karnym. Jest Lemanek! Z pierwszej piłki Dominik Lemanek. Nawet ale... nie zatrzymał piłkę od razu w locie. Strzał z woleja Dominika Lemanka, ale ta piłka trafia tylko w boczną siatkę. No i jęk zawodu na trybunach. Znowu będzie tradycyjnie długie. O, Wielgus. Sołtys, Mateusz Sołtys, piłka opuszcza plac gry z autu KS Łomianki. Obecnie 10. drużyna w tabeli, 28 punktów w 19 meczach, 9 zwycięstw, 1 remis, 9 porażek. Polonia na 19 meczów zgromadziła 39 punktów. Oj, teraz Łomianki do przodu. Teraz dobre podanie. To było ładne podanie. Przecina torlo tutaj piłki zawodnik Polonii Warszawa. Jest Anczak do Ujka. Ujek przy linii środkowej. Natychmiast rozprowadził piłkę na prawe skrzydło. Lemanek. Lemanek. Przerzut na lewe skrzydło. Klepczyński. Dawid Klepczyński stracił piłkę w prosty sposób. Ligienza. Adrian Ligienza. Coraz bliżej pola karnego KS Łomianki, drużyna Polonii Warszawa, Augustyniak. On się włącza do akcji ofensywnej. Augustyniak poszedł na przebój. Trochę nieporadnie gwizdka to wyglądało. Gwizdka nie ma, ale gwizdka nie ma, więc... Gramy dalej. Ale teraz mamy odwrotną sytuację, są w pierwszej połowie, bo teraz Polonia nie może przebić przez obronę teraz Łomianki. Tak, zdecydowanie bardziej scementowana defensywa KS Łomianki na początku tej drugiej części meczu. Antczak. Wojciech Antczak w środku pola do Mariusza Ujka, ponownie Antczak, Lachowicz, prawe skrzydło, Ujek, Mariusz Ujek. Zatrzymują ten atak polonistów KS Łomianki. Uwaga, Antczak. Antczak próbował tam poszukać Mateusza Sołtysa. Przeczytał to jednak znakomicie Daniel Ziomski. Atakują goście. Piękny podany lewej strony, oj. Odrobinę za mocne. Za mocne, za mocne. Nie doszedł Patryk Gac. Z autu zacznie Kacper Lachowicz.
Ligenza. Adrian Ligenza do Klepczyńskiego. Dawid Klepczyński, blisko niego Oskar Iwan. Iwan znakomicie. Mamy aut na Polonii. W tej drugiej połowie wygląda na to teraz, Łukasiu, że Polonia nie może jakiś tam uformułować jakiś plan. Ciężko im teraz... Teraz ciężko jest im. Ciężko przebić się przez tą skomasowaną obronę KS Łomianki. Walczą brak i walczą. Pomysłu, a... koncepcji na rozegranie tej akcji ofensywnej jest Wielgus. Oj, solidny kopnięcia, solidny. Fogler do Ligienzy. Klepczyński jak najdalej od własnej bramki. W ataku Polonia. Wojciech Antczak. Lemanek. Antczak prawym skrzydłem jest groźnie. Nich. Ależ dobry ślizg, a co najważniejsze, czysty jak łza, ten ślizg zawodnika KS Łomianki. Błysznowski daleko przed własnym polem karnym. Strasznie niebezpiecznie daleko. Wojtek Szesny kilkukrotnie to już robił, tak? W Lidze Angielskiej dwa razy chyba żałował, że tak daleko z swojej bramki szedł. Arthur też miał swego czasu jakąś taką przygodę właśnie grą nogami. To jest niebezpieczne, jeśli chodzi o bramkarzy. Uwaga, tymczasem Lemanek! Wybijają piłkę głową zawodnicy KS Łomianki. Jeszcze walczył Antczak. Będzie aut dla drużyny gości, z czym nie zgadza się publiczność. Z autu Radosław Marcinkowski. Wysoki rzut. Zgranie piłki głową Patryka Gaca. Nie było. Antczak. Klepczyński uprzedził rywala. Sołtys. Blokowany Mateusz Sołtys. Nie miał możliwości dojścia do tego podania. Jest Kawka. A zobacz, zauważyłeś, Łukasz, że teraz Łomianki grają tak, bo w pierwszej połowie grali tak, że kopnęli długo, daleko. A teraz podają daleko, ale między sobą. Pięknie. Uwaga, uwaga, strzał z dystansu! Błysznowski broni uderzenie Daniela Fańka. Ale próba ładna. Ale ma ta bramka chyba w sobie jakiś magnes i przyciąga te uderzenia z dystansu. Augustyniak. Augustyniak. Ja nie wspomniałem Państwu, iż dzisiaj na ławce rezerwowych KS Łomianki jest Edgar Gazarian, a więc były piłkarz właśnie Polonii Warszawa w rundzie jesiennej. Właśnie reprezentował barwy czarnych koszul Edgar Gazarian. Dzisiaj wśród graczy alternatywnych zespołu KS Łomianki. Uwaga, Augustyniak spokojnie głową do Błysznowskiego. Lachowicz. Antczak. Ligenza do Ujka, ponownie Ligenza, szeroko. Antczak dzisiaj dużo grają. Sporo pogrywają sobie w środku pola. Oni są odpowiedzialni za konstruowanie tych akcji drużyny Polonii. Wspierani przez Mariusza Ujka, naprawdę dobrze to wygląda. Teraz próbę Polonii Warszawy. Nadal mają kontrolę Lemanek nad piłką. Do środka. Skranie piłki głową. Ligenza. Pięknie. Ligenza! Zablokowany strzał. Jeszcze Klepczyński. Nie koniec tej akcji. Klepczyński! Wybita piłka na aut. No to obrona Łomianki dzisiaj to już w drugiej połowie. Zdecydowanie odmieniona. To musiał być Snickers King Size tam w szatni dzisiaj. Działo się w szatni KS Łomianki na pewno. Uwaga. Odgwizdany faul pana Tomasza Kwiatkowskiego. KS Łomianki przy piłce. Raz długie podanie w kierunku napastników. Dobrze poloniści. Antczak. Strzałkowski. Z pierwszej piłki jest Dominik Lemanek. Piłka zagrana do środka. Poloniści Mateusz Sołtys. Ujek. Mariusz Ujek, pole karne. Jest tam Antczak. Oh. Wybijają zawodnicy gości. Ej, ładny, ładny, ładny. Teraz mogą... Lachowicz, Kasper Lachowicz do środka, Strzałkowski. Jeszcze do środka.
Klepczyński. Dawid Klepczyński. O, jednak nie. Odebrana piłka Klepczyńskiemu. Szansa na błyskawiczną kontrę. Jednak już Polonia przy piłce. Uwaga, Augustyniak z dystansu. Zauważył, iż wyszedł przed bramkę Wielgus. Odważny. Odważny strzał Piotra Augustyniaka. I trzeba przyznać, nie najgorzej z celnością środkowego obrońcy Polonii. Chociaż was pamiętamy niestety, że widzieliśmy jak bramkarz Kolumbii, Kolumbijczyk strzelił bramkę Polsce. Kuszczakowi. Tak. Tomasz, też broni na Wyspach w Championship Tomasz Kuszczak. Wielgus. Mariusz Ujek. Ładnie teraz zabrał się z tą piłką. Jest szansa, jest gol! Jest! To musi być rzut karny. To musi być rzut karny. Jest jedenastka dla Polonii Warszawa. Nie ma wątpliwości. Faulowany Mariusz Ujek. 64. minuta. Jest popularne wapno dla stołecznych. Niech chusteczka, to musi być rzut karny. Nie mamy wątpliwości, absolutnie, absolutnie. Faulowany w tej sytuacji Mariusz Ujek. I będzie pierwszy rzut karny w tym meczu dzisiaj. Nie pierwszy faul niestety, ale pierwszy rzut karny. Pierwszy rzut karny i do tej jedenastki podejdzie Michał Strzałkowski, najlepszy strzelec. 13 bramek do tej pory w tym sezonie. Słychać po nazwisku. Zobaczymy. Kto wygra tę próbę nerwów? Michał Strzałkowski czy też Wielgus? Tutaj tam robi. 65. minuta. Kibicują, dopingują i... Uwaga, Strzałkowski! Jest! 2-0! 2-0! Michał Strzałkowski, Poloniści podwyższają prowadzenie w tym meczu. Pewnie wykonana jedenastka przez Michała Strzałkowskiego. I to było odpowiedź Polonii Warszawy na tą rozmowę KS Łomianki w szatni. Nie dzisiaj, nie na naszym stadionie, a nie przy naszych kibicach. Tak. Potwierdzili Poloniści, że futbol to nie teoria, a praktyka na boisku. Skandowane teraz nazwisko strzelca bramki dla Polonii. 14 gol w tych rozgrywkach Michała Strzałkowskiego. Odbezpieczył swoją broń środkowy napastnik Polonii. Mamy roszadę personalną w zespole Michała Pirosa. Z boiska schodzi Oskar Iwan z ósemką. A w jego miejsce z dziewiątką wspomniany już przeze mnie wcześniej były gracz Polonii Edgar Gazarian. Wykrakałeś. Ironiczna sytuacja, ale my mamy to samo w Chelsea. Chelsea gra ostatnio z Galatasaray, a tam Drogba teraz gra. Drogba. Niezwykle szanowany i ceniony przez Jose Mourinho. Legenda. Legenda. Z kibiców Chelsea też widziałem transparenty, flagi związane z Didierem Drogbą. Zawsze w naszych sercach. Życzymy każdemu z dzisiaj tu na tym boisku dzisiaj, żeby taki plakat był. Aby mieli właśnie taki szacunek u kibiców swoich zespołów. Widzę właśnie i słyszę, naprawdę. Jestem pod dużym wrażeniem. Fogler do Antczaka. Wojciech Antczak. Daleko, a uwaga, tam jest. Lemanek. Jest adresat, jest Dominik adresat. Dominik Lemanek. Jeszcze powalczył Lemanek. Gra. Jak on to Otwarta zrobił? Otwarta bramka. Wybijają piłkę zawodnicy KS Łomianki. Ale powalczył do końca Lemanek. Brawa za ambicje, brawa za wolę walki. Auty dla Polonii. Ale Lemanek do końca, tam przy linii końcowej powalczył o tę piłkę. Liczył na błąd rywala i to się stało. Póki piłka toczyła się, to jeszcze gra. Dokładnie. Ta bramka otwarta. Antczak. Lachowicz do Piotra Augustyniaka. Ligienza. Adrian Ligienza natychmiast na lewe skrzydło, jednak za mocno. Nie dojdzie do tego podania. Dawid Klepczyński z autu zacznie grający z piętnastką. 20-letni Łukasz Kawka. Walka w środku pola. Ligienza do Antczaka. Lemanek. Wojciech Antczak. Efektownie Lemanek z dystansu.
Ładnie przymierzył Dominik Lemanek. Ja pamiętam jego bramkę w młodej ekstraklasie w barwach Polonii Warszawa. To był równie kapitalny gol właśnie z dystansu. No tym razem trochę zabrakło, ale brawa za decyzję. I on też jest znany za to, rozumiem. Jest znany właśnie z oddawania strzałów z takiej odległości i też ze znakomitych stałych fragmentów gry. Będzie zmiana w Polonii. Gotowy do wejścia Marcin Kruczyk. To piłkarz, który w zimowych sparingach zdobył najwięcej. 6 bramek dla Polonii Warszawa. Piękny. My kolegujemy się. Mamy też zmianę w zespole KS-u Mianki. Boisko opuścił Patryk Gac, a w jego miejsce z siódemką 21-letni wychowanek Legionowi Legionowo Paweł Madej. Ładne podanie Polonii Warszawy. Zatrzymana ta akcja. Z autu Polonia niemal tuż przy linii środkowej. Fogler do Augustyniaka. Kacper Lachowicz, błąd w przyjęciu, odskoczyła nieco piłka Lachowiczowi, ale mają jeszcze aut poloniści. Ostatnie 20 minut, to już ostatnia prosta tego meczu, wkraczamy, Kevin, w decydującą fazę spotkania. Bardzo, bo teraz ku końcowi, coraz bliżej końca, zostało nam 20 minut, więc teraz muszą się skupić. Jeżeli Łomianki chcą mieć szansę, one muszą wyrównać. Tak, bramka kontaktowa na pewno tutaj sprawiłaby... Wprawiłaby w sporą nerwowość graczy Polonii Warszawa i jej kibiców. Ja jestem strasznie ciekaw, co będzie, jeżeli Łomianki teraz wyrównują ten wynik i będzie 1-1. 2-0 prowadzi 2-0, Polonia. Sorry, przepraszam. Bramka kontaktowa na 2-1. Ja tak zajmuję się z tym maciem emocjonalnie. Ale taki bramek to, Kevin, nie można zapomnieć. Jeżeli uda im się wystrzelić dwie bramki, żeby było 2-2, to będzie walka wtedy do kości krwi. Jak to mówił Franciszek Smuda, to są piłkarze ze skóry i kości. Oj. A widać, że Polonia z Warszawy jeszcze nie zrezygnowała absolutnie. Absolutnie. Chcą podwyższyć wynik tego spotkania. Chcą tutaj postawić kropkę na D. Ładnie teraz w środku pola Waniek. Wraca piłka do formacji defensywnej KS-u Mianki. Świetnie teraz w środku pola Ligienza, ale ostatecznie piłka cały czas w posiadaniu KS-u Mianki. Fogler. Ligienza. Daniel Waniek antycypował to zagranie. Dawid Klepczyński, on przy piłce. Dawid Klepczyński faulowany. Ej, faul. Absolutnie faulowany w tej sytuacji Dawid Klepczyński. Trzeba przyznać dobre sędziowanie pana Tomasza Kwiatkowskiego. Widać arbiter ze sporym doświadczeniem, arbiter, który sędziuje spotkania pierwszoligowe. Chyba nie ma powodów, aby przyczepić się do sędziowania tego właśnie arbitra. O, dzisiaj ma prawo i niestety miał kilka takich sytuacji, gdzie musiał tak wyznąć. Ale też pozwala grać po męsku w momentach, w których można. Rzecz jasna, ale sporo faulów było dzisiaj. Rzadko chwalimy arbitrów, ale dzisiaj, może dzisiaj jest dzień arbitra albo coś w tym stylu. Przynajmniej nie wylosowali tego arbitra, tego Weba. Howarda Weba. O. A to Anglik. Wiem, ale też jego nie chwalę. Wracamy do wydarzeń na stadionie w Warszawie. Lemanek. Dominik Lemanek znakomicie. Lachowicz, Kasper Lachowicz. Próba podania po ziemi zablokowana.
Madej. Wprost pod nogi Lachowicza. Ligenza. Adrian Ligenza, ależ to zrobił Ligenza! No. Pole karne. Wybita piłka głową. Jeszcze Lemanek. Dominik Lemanek indywidualnie. Dominik Lemanek. Za mocno wypuścił sobie piłkę w tej sytuacji. Dominik Lemanek. Teraz dwóch piłkarzy. I znowu fał. KS Omianki leży na płycie boiska. Trup ściele się gęsto. I leży. Zaraz, za chwilę będzie ten magiczny spray. Zobaczymy, czy nie, będzie potrzebna interwencja sztabu medycznego. Nie, chyba wszystko ok. Czwarci zawodnicy wstają bez magicznego sprayu. Przeprosił Mariusz Ujek. Zostawiam piłkę bramkarzowi. Wielgus. Daleko. Ujek. Oj, teraz wygląda na to, że Polonia wie, co chce robić, ale Marcin się Kruczyk skadzono. Popychany w tej sytuacji. Kruczyk, szybkie wznowienie Andrzaka. Jeszcze raz nakazuje zacząć grę od rzutu wolnego. A sędzia nie zgadza się z tym, nie zgadza się. Piłka toczyła się po płycie boiska, stąd jeszcze raz nakazuje wznowić grę arbiter główny, pan Tomasz Kwiatkowski. Nieco ponad 15 minut plus to, co doliczy arbiter do zakończenia tego meczu. Szacunkiem kładą piłkę teraz na murawie. Aby nie było żadnych wątpliwości, Dominik Lemanek. Dominik Lemanek płasko. Jednak ta piłka zatrzymana przez Wańka. Szansa na kontrę. Wracają w pośpiechu poloniści. Nie opanował piłki. Mamy aut. W linii bocznej zawodnik KS Łomianki z autu Polonia. Zdaje się, że murawa mokra, bo tak ślizgają. Podało? Podało tak. Dzisiaj troszeczkę. Dzisiaj troszeczkę. Teraz przerwa w grze spowodowana urazem piłkarza Polonii Warszawa. Jeśli dobrze dostrzegłem, to kapitan Aleksander Fogler, ale już wszystko w porządku. Jest w stanie kontynuować grę w tym meczu. Fogler szykuje z kolei kolejną zmianę w swoim zespole. Michał Piros. Damian Szatkowski już gotowy do tego, aby za moment pojawić się na płycie boiska. Zaledwie 17-letni gracz. Jest zapowiadana przeze mnie zmiana. 76 minuta. Damian Szatkowski na płycie boiska. Szatkowski w miejsce Daniela Wańka. Uwaga, atakują goście. Dobra piłka do przodu, jest Sebastian Dąbrowski. Są też dobrze ustawieni defensorzy drużyny z Warszawy. Lemanek. Do Ujka. Piłka po ziemi, Mateusz Sołtys. Doskonała okazja, idzie, Mateusz idzie, Sołtys! Jest gol! Mateusz Sołtys! 77 minuta, 3-0. No i tym golem przecinają aortę rywalom. A ja powiedziałem, że Polonia jeszcze nie zrezygnowała. Będzie chciało 3-0. Cały czas głodni kolejnych bramek pod opieki Piotra Dziewickiego. I mają jeszcze 13 minut, aby zrobić z tego jeszcze 4-0. 77 minuta, Mateusz Sołtys i 3-0 prowadzi Polonia Warszawa. I było wówczas tylko trzech polonistów na boisku wtedy po tej stronie przy bramce. Zdecydował się na akcję indywidualną Sołtys. Starcie było tylko jeden, Sołtys. I to się opłaciło. Mamy zmianę w Polonii. Boiska wszedł Aleksander Fogler, a w jego miejsce z osiemnastką Tony Uzuma, Czukwuemeka.
Teraz nadal wciąż czekamy na odpowiedź Łomianki. A chciałem ci powiedzieć o Czukwu Emece, bo Czukwu Emeka to jest piłkarz, który w Nigerii mieszkał na jednej ulicy i chodził do szkoły z Martinsem Ekwueme, piłkarzem, który grał w barwach Polonii w Ekstraklasie swego czasu. A więc dobrze się znają. To jak jedna wielka rodzina Czukwu wszyscy. Czukwu Emeka. No w Nigerii to chyba tak jest. Jak w górach. Wszyscy Bachleda, Curusi. Mają swoje zakopianka. Mariusz Ujek. Zobaczymy, czy Polonia Warszawy jest nadal... Czy jest usatysfakcjonowany z obecnym wynikiem? Wojciech Szczęsny wczoraj był czy będzie w domu chciał przed siódmą, a o której dzisiaj będzie Wielgus? Jest obecny na stadionie dzisiaj Łukasz Piątek, kapitan Polonii Warszawa w Ekstraklasie. Oj, podano nie temu, co trzeba. Prawą stroną. Jełomianki korzystają z tego teraz. Prawą stroną. O, strasznie korzystają. Ładnie to zrobił, ale też czujni w obronie poloniści. Blisko, blisko, blisko do pewnego momentu. Ale Polonia odpowiedziała za nie. Cały czas jeszcze piłka dla gości. Rzut z autu na wysokości pola karnego. O, teraz piękny dłomian. Dobra, to centra, szansa, Płysznowski! Z najwyższym trudem, ale skutecznie. Końcówkami paluszków. Lemanek. Dobry ślisk. Daleko na prawej stronie boisku. Tak, zmienili stronę. Zawodnicy KS Łomianki. Blisko podanie. Teraz daleko i celnie, ładnie, pięknie. Przerzut na lewe skrzydło. Oj, za mocno. Nie opanował piłki. Kubicki. Kolejna zmiana. Boisko opuszcza Dawid Klepczyński, a w jego miejsce z numerem 16 Adeni Lekan, a więc popularny Leko, 21-letni obrońca posiadający podwójne obywatelstwo nigeryjskie i brazylijskie. Adeni Lekan już na płycie gry. Lachowicz do Antczaka, Kacper Lachowicz. Augustyniak do Ligienzy. Adrian Ligienza, dobra piłka, jest Kruczyk. Jest też Wielgus, punktualny bramkarz KS Łomianki. Dobre wyjście w tempo bramkarza gości. O, płasko i niedaleko, więc... Marcinkowski z powrotem do Wielgusa. Wielgus w swoim stylu daleko. Czy celnie, tak. Oj, ale nie celnie, za daleko nawet. Jest Adeni Lekan. Lekan mocno trzyma się na nogach. Brawa od publiczności za tę akcję dla Lekana. Tony Uzoma, Czukwu Emeka do Lachowicza. Już zmienili stronę błyskawicznie poloniści. Dominik Lemanek. Śliczny podanie, śliczny podanie. Ale było blisko, a przejąłby to podanie Marcin Kruczyk. Kapitalne podanie. Świetnie ułożona stopa Dominika Lemanka. Uwaga, a tymczasem atakuje zespół KS Łomianki. Lachowicz do końca blokował rywala. Nadal gramy, nadal gramy. Kasper Lachowicz. Piłku się zaskręciło się tak, że lądowało i wróciło na boisko. Jak bumerang. I Wielgus. No i co się stało Listek tu? Arbitra. Leży na płycie boiska zawodnik Polonii Warszawa. Już biegnie lekarz drużyny czarnych koszul. Sprinterskie umiejętności
lekarza drużyny Polonii Warszawa. Błyskawicznie przebiegł dużą część boiska zawodnik ze sztabu czarnych koszul. Pewnie za to, co dzieje się teraz, będziemy w extra time, czyli będziemy mieli, nie wiem, za dwie minuty, może trzy dodatkowego czasu. Z pewnością doliczy to arbiter. To kolejna przerwa. Wcześniej leżeli dwaj piłkarze KS Słomianki. Pewnie pamiętasz ten moment. Tak. Mamy 83. minutę. 20. kolejka 4. Ligi Mazowieckiej Grupy Północnej. Polonia Warszawa prowadzi na własnym stadionie SKS Słomianki 3-0. Pewne i spokojne prowadzenie podopiecznych Piotra Dziewickiego. Jest już na nogach piłkarz Polonii Warszawa. O. Nie wróci jednak już do gry bohater tego meczu, Adrian Ligenza. To on strzelił kapitalną pierwszą bramkę. Kapitalne bramka. Wcześniej uderzył kapitalna w poprzeczkę, a w jego miejsce z dziesiątką Mateusz Gliński. Wychowanek Polonii Warszawa. Odchodzi z boiska, ale nie wstydem. Absolutnie nie. Może być ukontentowany swoją postawą w dzisiejszym meczu Adrian Ligenza. Tymczasem zespół KS Słomianki. Kapitalna bramka, kapitalna. Nie zapomnisz jej długo, Kevin. Oj nie. Uwaga, jest groźnie. Jeszcze zdołali dograć tę biłkę zawodnicy gości. Jednak już za linii końcowej. Tak ocenił to arbiter główny. Zauważyłem jeszcze w tym meczu, że jeszcze spalonego jeszcze nie było. Tak myślę, szukam w pamięci i możliwe, że masz rację. Ale gramy na spalone w czwartej lidze też, Kevin. Błesznowski. Kibice dopinują. Cały czas kapitalna atmosfera. Trzeba to przyznać. Co pewnie słychać. Po raz kolejny. Dobrze, czujnie w obronie Polonia. Gliński, pierwszy jakże ważny kontakt z piłką. Uwaga, Marcin Kruczyk. Dobra piłka, Marcin Kruczyk. Czeka na wsparcie Kruczyk. Za słabo w moim zdaniu, nie wiem. Chyba zbyt długo czekał Marcin Kruczyk. Bramkarz zorientował się, co się dzieje. Strzał sygnalizowany, absolutnie. Widział, gdzie stanąć. Wielgus wiedział, co zrobić w tej sytuacji. Ale widać, że Polonia Warszawa szukają jednak 4-0. Szukają cały czas kolejnych bramek w tym meczu Stołeczni. 4 minuty do końca oficjalnego czasu. Ujek na prawe skrzydło do Lachowicza. Przepraszam, do Lemanka. Lachowicz ucieka pod skrzydle. Lemanek zagrał do środka. Ujek. Czuk Fuemeka. Lemanek. Sprytnie minął rywala. Ujek, Lemanek. Zazębia się ta akcja. Odskoczyła piłka Lemankowi. Strata. Jeszcze poloniści. Ujek do Lemanka. Lemanka. I skutecznie KS Słomianki. Dobrze w defensywie Marcinkowski. Lemanek nie odpuszczał do końca. Opłaciła się ta ambicja, wola walki. Gliński. Lachowicz. Tuż przy linii bocznej. Lachowicz do tyłu, do Czukwuemeki. Augustyniak. Głośno ole na trybunach. Piłka krąży jak po sznurku po podaniach polonistów. Lemanek. Padają możliwości. Uwaga, i Ujek. Chyba możliwość ostatnia się urodziła. Marcin Kruczyk! Pani to Wielgus! Marcin Kruczyk i Mikołaj Wielgus, bramkarz KS Słomianki. Możliwość się urodziła. Ładnie rozegrana ta akcja przez Polonię Warszawa. Zabrakło jedynie skutecznego strzału Marcina Kruczyka. A widać, że sam bramkarz był zaskoczony. Mamy jeszcze korner. Dominik Lemanek, specjalista od stałych fragmentów gry. Polonia Warszawy jeszcze nie skończyła. I Dominik do środka. Lemanek. Wybijają piłkę
zawodnicy gości. Gliński! Zablokowany jego strzał. Anczak do Lemanka. Będzie kolejna okazja. Lemanek dynamicznie, jednak chyba zbyt dynamicznie odskoczyła ta piłka Lemankowi. Ale świeży jakby był w pierwszej minucie tego spotkania Dominik Lemanek, a to już 88 minut tego meczu w nogach właśnie tego gracza. Niezniszczalny. Niezniszczalny. Czukwuemeka. I Polonia Warszawę znowu Polonia atakuje. Lemanek. Pięknie, do przodu, pięknie. Ale szansa! Jezu. Mateusz Sołtys. Ale z pudło. Ale i z klasą. Starają się jeszcze, żeby to był 4-0, żeby to był końcowy winek tego meczu. Fantastyczna, Dominik Lemanek. Piłka zagrana jak na tacy w kierunku Sołtysa. Półtorej minuty nam zostało. Potem zobaczymy, ile sędzia nas dolicza. Arbiter. Oby jak najwięcej, bo kapitalne widowisko. A szkoda, że ten mecz musi się skończyć. Tak dokładnie. Naprawdę. Sołtys. KS Łomianki walczą, żeby walczą, chociaż honorową walczą tam wrócić i żeby i zatrzymują też Polonia. I Polonia Ekseta, czwarta brama. Naprawdę jest walka. Naprawdę jest super. Kolejna przerwa w grze. Ale już wszystko w porządku. Podnosi się Mateusz Sołtys. To on spudłował przed momentem po kapitalnym zagraniu Dominika Lemanka. Uwaga, ładnie to teraz zrobił zawodnik gości, wyjaśnia sytuację Czukwuemeka. KS Łomianki mogło powiedzieć, chociaż bramą honorową tu. Tak, w sumie czekamy na bramkę honorową dla zespołu KS Łomianki. Zasłużyli sobie. Zasłużyli, jak nic. W przebiegu tego spotkania. Oczywiście. Za tą walkę, za tą ambicje, którą włożyli w to spotkanie. Szczególnie w tej drugiej połowie teraz, bo naprawdę walczą, widać, że walczą. Z autu Kasper Lachowicz. Przez moment dwie piłki na boisku. Jeszcze raz zacznie z linii bocznej Lachowicz. Anczak. Gliński. Cztery minuty potrwa dłużej to spotkanie. Nie ma nikogo do odebrać tą piękną, podaną piłkę. Cztery minuty, Kevin, dłużej potrwa to spotkanie. Uwaga, w natarciu Polonia jest gwizdek arbitra, wcześniej faul i od rzutu wolnego podopieczni Michała Pirosa. Uwaga, Lemanek. Lemanek, jeszcze raz, nie wiadomo, co tu będzie teraz. Lachowicz. Kacper Lachowicz już w polu karnym. Lachowicz odegranie. Głową wybijają zawodnicy gości. Szansa na kontrę. Minięty Czukwuemeka. Madej zatrzymany przez Wojciecha Antczaka. Z autu Radosław Marcinkowski. Marcinkowski, 20-letni piłkarz, były zawodnik Agrykoli Warszawa. No, wygląda na to, że Łomianki już wymyślili sobie plan. Matuszczak. Daleko to. Matuszczak pod pole karne. Pod bramą nadal jest. Jest Madej, jest też Lachowicz. Antczak. Lachowicz. Czukwuemeka. Do środka. Mateusz Gliński. Filigranowy, kieszonkowy gracz, znakomite podanie, Kruczyk, Wielgus, ale żyje w tej bramce Wielgus, trzeba przyznać, wychodzi do tych podań. Jemu nie jest zimno dzisiaj. Absolutnie nie. My też nie możemy narzekać, rozgrzewa nas atmosfera tego spotkania, emocje. Uwaga, Gliński. Lemanek supportuje go w tej akcji. Lachowicz, Gliński, Lemanek w pole karne zamyka akcję. Adeni Lekan.
Niedokładne to dogranie popularnego Leko. Antczak. Aut dla KS Łomianki. Matuszczak. Do środka. O, hola. Ale zanim my skończymy ten mecz, muszę powiedzieć, szacunek dla obu dwóch drużyn, naprawdę. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Czy rozumiem, Kevin, jesteś pozytywnie zaskoczony poziomem czwartej ligi? Absolutnie. No i ostatni gwizdek arbitra w tym spotkaniu. 20 kolejka czwartej ligi mazowieckiej grupy północnej Polonia Warszawa. Zwycięża z KS Łomianki. Dokładnie 3-0. Bramki zdobywali w minucie 37 Adrian Nigenza, w 65 rzutu karnego Michał Strzałkowski, w 77 Mateusz Sołtys. 3 punkty inkasuje Polonia Warszawa. A za uwagę oraz wspólne emocje dziękuję Państwu. Kevin Aston i Łukasz Kluwczyński. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia. I do następnego.